Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w kolejnym wywiadzie z serii Hair Island, w którym rozmawiam z kobietami, które podjęły decyzję w zgodzie ze swoją intuicją, które realizują swoje pasje. I dzisiaj moim gościem jest Ania Ulanicka, która jest blogerką, jest fotografem i dzisiaj podzieli się z nami swoją historią, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Cześć Aniu. Cześć, miło mi, że tutaj jestem. Słuchaj, powiedz mi, od czego zaczęła się ta Twoja przygoda z fotografią? Kiedy pojawił się ten taki pierwszy impuls i co Cię w tym tak zafascynowało? Znaczy, no jeśli chodzi o zdjęcia, to ja oczywiście robiłam zdjęcia odkąd pamiętam, ale to raczej były takie, nie wiem, dostałam od dziadka jakiś tam pierwszy aparat, pierwszego małego Nikona i coś tam pstrykałam, ale to raczej nie było nic nadzwyczajnego. Później powoli ludzie zaczynali kojarzyć, że ja jednak zawsze gdzieś zdjęcia robię, czy na jakichś wyjazdach i tak dalej, ale nigdy tego nie kojarzyłam z tym, że mogłabym, nie wiem, w tym pracować i na tym zarabiać. Jakoś tak wydawało mi się to dość nierealistyczne, żeby zarobić w taki sposób na życie. Dlatego wybrałam sobie bardzo poważny zawód, jakim jest architekt, fach w ręku, jak to rodzice mówią, papier w ręku. No i tak jakoś w pewnym momencie zaczęłam dostawać sygnały z zewnątrz, że może powinnam zacząć to jakoś spieniężać i tak dalej. No i tak, nie wiem, tak w pewnym momencie tego posłuchałam, zaczęłam w tą stronę iść. No i później się wydarzyło dużo różnych rzeczy, które mnie doprowadziły do tego momentu. Okej, okay. Mówisz, że właśnie zanim jeszcze podjęłaś tą decyzję, to zaczęłaś studiować architekturę, tak? Skąd ta decyzja? Czy to właśnie była decyzja, która też była gdzieś tam w zgodzie z Tobą? Skąd w ogóle taki pomysł i taki wybór studiów? Wiesz co, ja ogólnie przez całe życie miałam taki problem, że... Znaczy, problem nie problem, że byłam dobra z wielu rzeczy. Dobrze, nie wiem, byłam dobra z polskiego i z matmy, i chodziłam do szkoły muzycznej i tańczyłam i wyjeżdżałam, jeździłam na jakieś konkursy matematyczne. Także te moje zainteresowania i jakby umiejętności były po prostu rozstrzelone po każdym temacie, jaki jest możliwy. Pamiętam nawet takie testy przed wyborami liceum, jakieś takie krótkie, nie pamiętam, coś tam było takiego, żeby sprofilować, gdzie tam, w jakim kierunku osoba powinna iść. Pamiętam, że mi pani powiedziała, no, ty możesz iść wszędzie. Więc to jakby kompletnie nie okroiło mojego wyboru. Myślałam nawet w pewnym momencie, żeby kontynuować szkołę muzyczną, bo skończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej, żeby pójść na wokal albo na fortepian, bo byłam w klasie fortepianu. Więc tak kompletnie byłam niezdecydowanym człowiekiem. Składałam też do klasy medycznej, bo chciałam być może lekarzem też. Koniec końców. W każdej możliwej dziedziny. Koniec końców jakoś tak poszłam do klasy z rozszerzoną matematyką, później gdzieś od kogoś usłyszałam o architekturze, ale dowiedziałam się też, że trzeba chodzić na rysunek, więc tę decyzję musiałam podjąć dosyć szybko, a architektura tak mi się kojarzyła z czymś, co jest dosyć ścisłym kierunkiem, ale też troszkę jednak artystycznym, no nie da się tego ukryć, dużo takich rozwojowych rzeczy, jakiejś, nie wiem, estetyki, historii architektury i takich rzeczy mieliśmy później. No i tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy to była do końca przemyślana decyzja, aczkolwiek w tym wieku chyba nie da się takich decyzji podjąć. I tak jakoś jak zdecydowałam się na ten rysunek w drugiej klasie liceum, zaczęłam na ten rysunek regularnie chodzić, to już to tak poszło po prostu za ciosem. Poszłam na ten rysunek, później zdałam maturę, później zdałam egzamin na architekturę, później się na tą architekturę dostałam. I tak jak się dostałam, to poszłam. A szło mi dobrze całkiem, więc tam byłam, studia były ciekawe i tak jakby to się potoczyło, ale później praca jakoś tak średnio mi podeszła. No, to już. I praca też była związana wtedy stricte z tym kierunkiem, który studiowałaś. Tak, pierwsza praca tak, tylko że właśnie troszeczkę żałuję, że nie zaczęłam może wcześniej pracować, to może byś się wcześniej trochę zaczęła jakby... Sprawdziłam w prawdziwym życiu, jak wygląda architektura, bo studia są niesamowicie ciekawe, poszłabym jeszcze raz. Ale no, studia to nie praca. Dokładnie. To jakie były w takim razie sygnały, bo mówiłaś, że zaczęłaś dostawać sygnały, że to być może nie jest to i dobrze by było iść w tą drugą stronę. Jak to wyglądało u Ciebie? Po prostu czekałam na 17 każdego dnia i na piątek co tydzień i weekendy po prostu mijały mi dosłownie w ułamku sekundy. Nie chciało mi się kompletnie iść do pracy w poniedziałek, kompletnie, to były aż taka fizyczna po prostu niemoc wyjścia z łóżka.
No a jak kiedy były weekendy, to ja jednak się rzucałam za każdym razem w tą fotografię, robiłam gdzieś te zdjęcia, zaczęłam robić bloga, w ogóle nawet, a to już w ogóle przerasta po prostu wszystkie moje teraźniejsze możliwości. Po powrocie z etatu o tej 18, bo przejeżdżałam po prostu przez całe miasto do swojej pracy, przez całą Warszawę. Robiłam później jeszcze bloga i obrabiałam zdjęcia gdzieś tak do 22, 23. Także ja nie wiem skąd brałam tę energię. Teraz już tego raczej nie powtórzyła, ale czuć po prostu, jeśli się człowiek w czymś nie odnajduje, to cały czas będzie czuł, coś mu będzie uwierać w tej pracy, gdzieś coś będzie go kłuło, coś będzie go uwierać, coś, nie wiem, tak, no nie wiem, jeśli trzeba zostać gdzieś tam po godzinach, to się robi naprawdę po prostu ze łzami w oczach i z rozpaczą, a nie z jakąś pasją, no bo ja teraz czasami też pracuję długo, ale jednak chcę nad tym pracować, no to jest ewidentny sygnał raczej. Dokładnie. To jest chyba właśnie to fajne rozróżnienie, że nawet jak robimy coś, co jest naszą pasją, to właśnie mamy jakieś dziwne pokłady energii, gdzie do tej 23 i w weekendy, i przed pracą, i po pracy jesteśmy w stanie to robić, a jak jest to coś właśnie, co nas dusi, to znaczy, że to jest jakiś też sygnał, że to nie do końca jest to. Ładnie. Oczywiście nie mówię, że trzeba pracować jak robot i cały czas w robocie, jak się robi coś fajnego. Bo też są ciężkie momenty, trzeba po prostu spakować się i wyjechać na drugi koniec Europy, zostawiając po prostu sobie wszystko. Ale to po prostu czuć, jeśli chce się na tym siedzieć, jeśli, o właśnie, to jest, jeśli z własnej, tak uważam, że to jest fajne pytanie do zadania, że co robisz z własnej woli? Nikt sobie nie każe, jeśli na przykład ja zauważyłam, że ja po prostu każdą wolną chwilę mogłam poświęcać na to, żeby rozwijać się w zdjęciach, gdzieś oglądać jakieś YouTube, coś czytać i tak dalej, tak dalej. Do architektury w ogóle mnie nie ciągnęło. To jest na przykład zawód, w którym trzeba się orientować, jakie są nowinki, jakie pojawiają się materiały, rozwiązania. A mnie to w ogóle kompletnie, jakby kompletnie nie obchodziło. Ja technicznie byłam dosyć dobra w jakichś tam rysunkach i tak dalej, ale tak, żeby sama z siebie się tym jakoś mocno interesować, to tak. No właśnie, to jest też chyba dobre pytanie i ja też tak jak właśnie jak ty mówiłaś, że miałeś wiele rzeczy, które cię interesowało. Myślę, że w ogóle pierwszą taką najważniejszą rzeczą jest to, że nam narzuca się to, żeby wybrać tą jedną, a rzeczywiście jest tak, że gdzieś tam te pasje można połączyć tak naprawdę. To, że jest fotografia, ale być może, nie wiem, lubisz podróżować, to nie znaczy, że musisz wybierać, tak, między jednym a drugim. Ale właśnie drugą rzeczą chyba taką, którą dla osób właśnie, które chcą być pewne, że to jest przynajmniej ta albo te trzy, to jest właśnie to, czy fascynuje cię jakby rozwój, tak, w tym kierunku, bo ktoś może, nie wiem, chcieć zostać trenerem personalnym, ale zupełnie jakby z innych powodów, a nie dlatego, że fascynuje go na przykład cały ten rozwój, cała ta podróż. Tak, na pewno nie powinny być pieniądze motywatorem, bo to się bardzo szybko pasja do tego kończy. Dokładnie. To jak już jesteśmy przy tym temacie, na jednym z wpisów w twoim blogu pisałaś o tym właśnie, jak ważne jest znalezienie tego swojego dlaczego, tak? Czyli właśnie tego powodu, dla który to robimy. Powiedz mi, dlaczego właśnie to jest takie ważne i co jest tym twoim? Dlaczego, zarówno jeśli chodzi o fotografię, jak i prowadzenie bloga? Okej, okay. To tak. Ja sobie trochę nie zdawałam z tego sprawy wcześniej, dopiero gdzieś tak jak w tym roku trochę to sobie uświadomiłam, że pamiętam, u mnie w ogóle w domu albumy są taką świętością, to może za dużo powiedziane, ale mam bardzo dużo wspomnień w ogóle z oglądaniem albumów. Gdzieś tam dziadek miał takie wielkie łóżko z taką pierzyną puchową, w którą my tam wskakiwaliśmy i czytaliśmy książki, a też często oglądaliśmy właśnie jakieś takie stare albumy. Mamy bardzo dużo zdjęć dziadków, gdzieś tam pradziadków, rodziców, którzy gdzieś tam byli młodzi i tak dalej, więc te zdjęcia cały czas się przewijały. My swoich zdjęć też mamy bardzo dużo w ogóle z dzieciństwa. I jakby dla mnie to było takie bardzo oczywiste, ale widzę, że w wielu domach to jest kompletnie nieoczywiste, że ludzie kompletnie nie mają swoich zdjęć, o dziadkach już w ogóle nie wspominając. A no, u mnie tego zawsze było pełno. No i jednak dziadek mi kupował te aparaty, on mnie uczył te zdjęcia robić, tata też przez pewien czas robił jakieś tam fotki, gdzieś tam jednak ogarniał ten temat. Więc jakoś to było takie dosyć naturalne dla mnie i chciałabym, żeby ludzie też mieli taką pamiątkę, jaką ja na przykład miałam. Jeśli mówimy o takich zdjęciach stricte, nie wiem, rodzinnych albo ślubnych, tutaj przy fotografii ślubnej to też jest, często przewija się temat właśnie fotografowania babć i dziadków. Nierzadko okazuje się, że zdjęcia przez nas zrobione są ostatnimi zdjęciami, jakie ludzie otrzymują, tych ludzi, tych bliskich, którzy są już starsi, no i jakby no nie wiadomo, co się może wydarzyć.
I to na przykład jest rzecz, która po prostu mnie strasznie łapie za serce, w ogóle coś takiego, że mogłabym komuś takiemu zrobić zdjęcie. A jeśli mówimy o fotografii jakiejś komercyjnej bardziej, to znaczy komercyjnej i nie tylko. To po pierwsze, profesjonalny wizerunek jest bardzo ważny i bardzo lubię w tym ludziom też pomagać, ale też taka inna kwestia. Często słyszę coś takiego: ojej, jak zrobiłaś zdjęcia, to ja nie myślałam, że ja mogę tak ładnie wyglądać. Albo jak ja pięknie wyglądam. Ja się wzruszyłam, kiedy zobaczyłam te zdjęcia. I tak zaczynam sobie myśleć, to się bardzo często tyczy właśnie fotografii kobiecej, w ogóle kobiet na zdjęciach, że kobiety mają trochę problem z poczuciem własnej wartości. I ja gdzieś już zaczynam o tym też jeszcze bardziej myśleć, o tej fotografii kobiecej, o tym temacie, ale bardzo bym chciała właśnie kobietom pokazywać, jak one są piękne, bo są wszystkie tak piękne, a one tego nie widzą. I po prostu jak ja mogę się taką osobą zająć przez tą godzinę czy dwie i zrobić jej te zdjęcia i jej pokazać, jak ona jest po prostu taką powerful woman, to jest po prostu, mnie w ogóle później rozpiera energia, że to jest takie jak psychoterapia wręcz w niektórych przypadkach. Jeśli ktoś może spojrzeć na siebie jakby czyimiś oczami. To właśnie też było taki właśnie punkt, w którym pomyślałam o tym, żeby robić te zdjęcia, że właśnie widziałam w wielu osobach jakieś takie cechy charakterystyczne i dosyć łatwo potrafiłam je wydobyć. Jestem takim dobrym obserwatorem dosyć. Raczej ciężko mi coś stworzyć od zera, ale widzę, kiedy coś jest fajne i potrafię to mocno podkreślić. Więc też ta cecha mi bardzo pomaga w fotografii. No właśnie, więc tak to jest terapeutyczne jednak trochę, albo podobnie ze zdjęciami par. Robiłam na przykład fantastyczną sesję ciążową z bardzo otwartą parą, z bardzo dojrzałymi, fajnymi, zakochanymi sobie ludźmi. I później usłyszeć, że są wzruszeni, to trochę jest takie dosyć też próżne, nie? Że po prostu motywuje mnie coś takiego, że słyszę takie słowa, no ale. No, ale to jest docenienie twojej pracy i tego, że widzisz w tym coś więcej, tak, a nie zdjęcia, że stoi za tym historia, że właśnie tak jak mówisz, to w jaki sposób zrobienie zdjęcia, tak naprawdę taka mogłaby się wydawać zwykła czynność, ale potrafi tyle w ludziach zmienić i tyle właśnie z tego piękna wydobyć, to jest Tak jest, wspaniałe. to nie jest coś, o czym zapomnisz po miesiącu, jednak robię coś, co ludzie będą trzymali no, przez całe życie w domach. Czy nie wiem, te zdjęcia wydrukowane, czy zdjęcia elektroniczne, to jest po prostu rzecz, którą każdy powinien robić zdjęcia często. Dokładnie, już słuchaj, właśnie patrzę na bilet do Warszawy. Ej, słuchaj, ja dojeżdżam jak coś, jak trzeba, to ja dojeżdżam. Okej, dobrze. Nie, akurat w weekend będę, także słuchaj, idealnie. Dobrze, wrócimy sobie jeszcze do tematu stricte fotografii, natomiast zatrzymałyśmy się właśnie na tym punkcie, gdzie pracowałaś i później było to przejście do podjęcia tej decyzji. Jak wyglądało podjęcie tej decyzji? Jakie też były twoje obawy? Czy był jakiś taki punkt kulminacyjny, że powiedziałaś, dobra, koniec, to już jest ten moment? Ja ogólnie cały czas się nosiłam jakby z tą decyzją. Ja się jakby trochę nie dopuszczałam do siebie myśli, że jednak tyle lat poświęciłam, no bo przecież i liceum, ten rysunek, i 5 lat studiów, no i przecież prace inżynierskie, magisterskie, dużo kasy wywalonych w wydruki na studia i już o tym zapomniałam, jak coś w ogóle teraz sobie przypomniałam, że na to urodziłam. Że tak ciężko by było to jednak tak, wiesz, przykreślić te ileś lat i to odrzucić, więc ta decyzja dojrzewała we mnie dosyć długo. Ale pamiętam taki moment, i w sumie często o tym mówię, że mieliśmy dosyć duży projekt tutaj w Warszawie architektoniczny, i w wakacje pracowałam kilkanaście dni z rzędu po kilkanaście godzin dziennie w biurze. I Jezu, ile ja wtedy przepłakałam czasu. Tragedia. Szczerze mówiąc, chyba byłam trochę nie do wytrzymania. Aha. I pamiętam taką rozmowę właśnie jeszcze z chłopakiem, którym się wtedy spotykałam. Powiedziałam mu, że wiesz co, ja chyba tak wiosną może tą pracę rzucę, a on mi powiedział, do wiosny to ja tego nie zniosę. O jest. W sensie to oczywiście było w żartach, ale jednak uświadomiło mi skalę tego problemu, jak ja mocno się z tym męczę, że to już nie jest takie, wiesz, oj, nie chce mi się iść do pracy, tylko ja naprawdę czułam, że po prostu marnuję swoje życie siedząc tam. I tak, ja jestem trochę upartą czasami osobą, czasami trochę za szybko podejmuję decyzje.
jakby wtedy jeszcze nie rzuciłam tej pracy, jeszcze byłam, ale już tak się przygotowywałam, już sobie obliczałam, ile potrzebuję mieć pieniędzy, ile powinnam zaoszczędzić, więc już wtedy zaczynam odkładać, już intensywniej trochę promowałam te zdjęcia, wrzucałam cały czas wpisy na bloga ze swoimi zdjęciami. Fajnie, że to były jakieś zdjęcia kubków z kawą, ale zawsze coś. I w ogóle jesienią zmarł mój dziadek. Kilka tygodni był w szpitalu i zmarł. Była osobą, z którą totalnie mocno byliśmy związani. I jakoś to wydarzenie, mam wrażenie, tak poprzestawiało mi po prostu w głowie, że no, życie przemija, nie ma co siedzieć w tym, czego nie znoszę, co mam do stracenia, co najwyżej pieniądze. Jeżeli mi się nie uda, to po prostu wrócę na etat, jak mi już się te oszczędności, które odkładam, skończą. A jak wyjdzie, no to wyjdzie, no ale jakoś muszę wykorzystać tę szansę. I pamiętam, że właśnie wracałam do domu na pogrzeb dziadka i tego samego dnia zostawiłam wypowiedzenie w swojej pracy i powiedziałam, że dosyć. Rodzicom bałam się o tym powiedzieć. To był koniec listopada, a powiedziałam im święta Bożego Narodzenia. O, no to miesiąc trzymałaś to dla siebie. Tak, tak. A zostawiłam pracę z końcem grudnia. Więc tak, trochę musiałam z tym chyba sama pobyć, bo to była dosyć odważna decyzja, żeby nie powiedzieć lekkomyślna. No ale żałujesz po takim czasie? Jak teraz patrzysz wstecz? Nie. Wiesz, znaczy tak się zastanawiałam, wiesz, czy na przykład nie mogłabym zostać jeszcze paru miesięcy na przykład tej pracy, żeby odłożyć więcej pieniędzy, aczkolwiek jakby swoich oszczędności wszystkich nie wykorzystałam. Znaczy tak tylko właśnie pod takim finansowym względem bardziej się zastanawiałam. A z drugiej strony ile mogłabym więcej zaoszczędzić? No to mnie jakoś by strasznie nie zbawiło, a wiem, że jeśli chodzi o moją głowę, to by było tylko gorzej. Myślę, że właśnie to są dwie ważne rzeczy, które powiedziałaś. Właśnie pierwsza to, że w momencie, kiedy też nie robimy tego, co jest gdzieś tam zgodne z nami, to nie tylko my to odczuwamy, ale też osoby, które są w naszym otoczeniu, tak? Bo my po jakimś czasie rzeczywiście stajemy się albo nieznośni, albo no po prostu ten stres nie tylko dotyka nas, ale też osoby, które są wokół nas. A druga rzecz to jest ta, że miałaś ten czas na przygotowanie, tak? Czyli zdałaś sobie sprawę, że okej, to nie jest to, co ja chcę robić, to jak się teraz mogę przygotować i mimo tego, że no mówisz, że być może to mogło być dłużej, zawsze wiadomo, gdzieś tam wolimy się czuć bezpiecznie, ale żeby dla osób właśnie, które może stoją przed podjęciem takiej decyzji, ważne jest to, żeby zrobić ten mały kroczek, nawet w momencie jakby teraz, kiedy są w pracy, której nie do końca lubią. Tak, właśnie to i to jest tak, pierwsze, to jeszcze się odniosę do tego, co powiedziałaś, jeśli jesteśmy nieszczęśliwi, to nikomu nie damy szczęścia, to był pierwszy, żeby zawsze zacząć od siebie, a po drugie, no jeśli chodzi o pieniądze, to zawsze wydaje się więcej niż się myśli, tym bardziej jak się zakłada biznes, więc te oszczędności to się po prostu mogą stopić w ciągu ułamka sekundy, nawet tego nie zauważymy, także taka moja rada, żeby się po prostu finansowo dobrze przygotować. No właśnie, to jak wyglądały te początki prowadzenia biznesu u Ciebie? Ale... wiem, jak to bywa, także jestem ciekawa, jak to wyglądało u Ciebie. No ja dosyć szalonym człowiekiem w tym momencie, że się zdecydowałam na to, naprawdę. Nie miałam jakoś za dużego grona klientów wtedy, bo to dopiero zaczynało u mnie jakby raczkować, ale z drugiej strony doszłam do wniosku, że potrzebuję uwolnić sobie czas po prostu. Dać sobie te parę miesięcy, żeby mogła cisnąć po te 8 godzin czy tam ileś na początku, żeby jakoś to zbudować tego bloga, portfolio, zdjęcia, uderzać gdzieś do klientów. No po prostu zwyczajnie nie miałam też czasu na etacie na to. I tak trochę miałam szczęścia, trochę mi ten blog pomógł, bo właśnie ludzie, którzy mnie znali gdzieś tam z bloga, zaczęli odzywać się na jakieś sesje wizerunkowe, jakieś portrety. Naprawdę miałam mało zleceń na początku. Ale to był rok 2017 i wtedy też zaczęłam mocno uderzać do klientów ślubnych. Ale w tamtym roku zrobiłam tych ślubów raptem 7, jakoś coś takiego i za taką kasę, taką o. Także to było tam bardziej właśnie dla zrobienia portfolio. Znaczy jakby no, z tego też się utrzymywałam, więc jakby nie wypłukałam się całkowicie z pieniędzy, jednak zarabiałam na tyle, żeby się jakoś tak utrzymać z tego. No i to ja, no jak zaczęłam być jakby na swoim w styczniu, to była zima, więc tak średnio dobry okres.
Ja cały czas, ja nie wiem, czy ja bym w tym, teraz, w tym momencie bym coś takiego powtórzyła, naprawdę. Ogłaszałam się gdzieś tam na jakichś grupach, bardzo dużo właśnie na, pamiętam, że gdzieś się udzielałam na różnych blogach, gdzieś tam zawsze próbowałam do jakąś fotografię swoją jakoś przemycić, gdzieś udzielałam się na jakichś grupach, gdzie tylko pojawił się temat zdjęć, to ja się starałam gdzieś odpowiedzieć, pomóc i tak dalej. Jeśli ludzie pytali, że szukają fotografa, to ja oczywiście podsyłałam swoje portfolio i w ogóle. No na początku to bardzo, bardzo mocno się postarałam też, żeby popracować właśnie nad swoją stroną, nad swoim portfolio, żeby jakoś przeselekcjonować te zdjęcia, które mam już zrobione. Nie było ich jakieś turbo dużo, ale musiałam tak zrobić, żeby wydawało się, że jest dużo. Więc to myślę, że też mi dużo dało. Do wielu firm pisałam, proponowałam jakieś tam współpracę i zrobiłam kilka takich zdjęć dla jakichś tam marek. Niektóre współprace też trwają nawet do dzisiaj, ale ogólnie to było takie ciśnięcie po prostu z ludźmi, żeby ludzie chcieli mnie gdzieś tam zatrudnić. Pamiętam, że takie jedne z zdarzeń, które dosyć mocno pamiętam, to jak szukałam gdzieś na grupach ślubnych wszystkich zapytań o to, że ktoś gdzieś tam poszukuje fotografa. Ja gdzieś sama swoje posty wrzucałam, że jestem fotografem, mogę zrobić zdjęcia, te posty były usuwane, bo nie można było czegoś takiego robić. Ale ważne jest działanie, tak? I próbowanie i po prostu to, żeby chociaż ten jeden krok do przodu zrobić. Tak, więc tak ogólnie mocno cisnęłam właśnie z ogłoszeniami i z pokazywaniem siebie po prostu. I pamiętam też, i pisałam z wieloma osobami, naprawdę wtedy bardzo dużo dziewczyn się odezwało co do tego fotografowania, oczywiście tam, bo wiemy, że złapałam raptem parę ślubów, ale też nie trafiłam zbytnio w swoją grupę docelową wtedy, pamiętam, ale wtedy też nie miałam za bardzo pojęcia jakby o tym wszystkim. Taką jedną odpowiedź bardzo mocno pamiętam, że się tam dziewczyna mi napisała, ja jej tam wyceniłam ten ślub i tak dalej, i ona mi napisała, że dziękuję, ale mam fotografa za 600 zł, no to ja tak... W sensie na cały ślub i tak dalej, gdzie już taką normalną ceną jest kilka tysięcy złotych za taki reportaż, także jakby no nie trafiłam w swoje jeziorko. To jak teraz wygląda twoja praca? Kto jest twoją grupą docelową? Być może jak też może szukasz klientów? Jak to u ciebie teraz wygląda? Klientów szukam ciągle, to na pewno. W sensie no jakby nie można w tym ustawać w reklamowaniu się i tak dalej, bo można pozwolić się zapomnieć po prostu. Jak teraz wygląda moja praca? No na ten moment mam dosyć jeszcze dużo zleceń, które obrabiam na bieżąco. Myślałam, że już październik będę miała takim dosyć spokojnym miesiącem. Jest koniec listopada i nadal nie jest jakoś strasznie spokojnie. Więc cały czas gdzieś się coś dzieje. Robię bardzo dużo ślubów. W tym roku zrobiłam chyba 20. Więc to jest dosyć duży procent, jeśli chodzi o zarobek i czas też pracy, bo to jest też pracochłonny typ zlecenia. Szukam też nowych klientów, jeśli chodzi o śluby, no bo ten sezon trzeba bukować dużo wcześniej. I też bardzo dużo współpracuję przy sesjach wizerunkowych, portretowych, czasami komercyjnych, jakichś eventach dla różnych blogerów, którzy gdzieś tam tworzą jakieś swoje produkty, też często fotografuję. Także to jest dosyć zróżnicowane, ale ja też jestem raczej osobą, która jeśli miałaby jeden typ fotografii do wykonywania, to by chyba umarła z nudów. Czyli cały czas musi się dziać. Tak, tak. A najbardziej żałuję tego, że jakoś bardzo lubię tego swojego bloga, ale no niestety ciągle muszę przekładać tą obróbkę zleceń nad to, żeby jednak wyrabiać się z terminami. Tak cały czas czekam na taki troszeczkę luźniejszy, spokojniejszy moment. Jak będę mogła na spokojnie do tego przysiąść, się na tym zastanowić i właśnie zrobić coś w tym kierunku. Dużo osób też pisało do mnie prośbą o zrobienie warsztatów i cały czas nad tym tematem myślę, no ale na ten moment naprawdę nie mam czasu. Ale to jest fajnie, że właśnie jak się ma swoją grupę odbiorców, tak jak ty, czyli budujesz też swoją markę, tak? To później gdzieś te potrzeby, jakby sami odbiorcy, tak? Osoby, które gdzieś tam cię obserwują, też wychodzą z jakimiś propozycjami i ty wiesz, w jaki sposób, jaką wartość też możesz dać ludziom i im pomóc. Tak, dokładnie. Okej, poruszyłyśmy sobie już co prawda temat tego właśnie, co w tej swojej pracy lubisz najbardziej, ale być może jest coś jeszcze, co cię fascynuje właśnie w tym twoim zawodzie i w robieniu zdjęć innym ludziom. Wiesz co, właśnie w samym robieniu zdjęć, czy w ogóle w pracy na swoim jako fotograf? Myślę, że i w tym, i w tym. Dobra. Dobra, w robieniu zdjęć właśnie najbardziej lubię te momenty, gdzie się ludzie później cieszą i
i widzą, że to jest faktycznie jakaś taka, znaczy jakby zdaję sobie z tego świadomość, że daje faktyczną wartość ludziom. Że to nie jest jednak jakaś tam zabawka, którą się rzuci, o której się zapomni, tylko to jednak jest coś, co faktycznie, do czego ludzie będą zaglądać, do czego będą wracać, o czym będą pamiętać i no i mam nadzieję, że będzie wzbudzać za każdym razem po prostu uśmiech na twarzach tych ludzi, którym te zdjęcia robię. Więc uwielbiam to. Ja też jestem estetką, także uwielbiam fotografować jakieś ładne wydarzenia, ładne eventy. Śluby w Polsce po prostu robią się tak piękne, że po prostu ja czasami w ogóle nie wiem, w którą stronę zacząć w ogóle te zdjęcia robić, bo są naprawdę cudowne. Jeśli już jesteśmy przy fotografii ślubnej, to dla mnie to też jest bardzo emocjonujący rodzaj fotografii. Nierzadko się wzruszam na tych ślubach naprawdę. Kryj solką momentami, ale wiesz, jak już wymienisz ileś wiadomości z tymi ludźmi, tam się spotkamy jeszcze na jakiejś sesji narzeczeńskiej czy coś takiego, no to jakbyś przychodziła po prostu do własnych znajomych czasami. No tak, nawiązujesz tą bliską relację, a potem zamiast robić zdjęcia, to z chusteczką tam z boku. Z aparatem właśnie, żeby czasami ludzie po prostu tego nie widzieli. Jest jakaś piękna ceremonia, ja w ogóle chodzę na nogach z waty. Więc dużo daje takich osobistych przeżyć jednak ta praca, bo to jest taki bardzo intensywny, intymny kontakt z klientem. Długi też, no bo dużo ustaleń przed, później jednak cały dzień spędzam z tymi ludźmi. Czasami jeszcze jakieś sesje plenerowe, narzeczeńskie, więc naprawdę da się mocno człowieka poznać. I lubię później przygotowywać te zdjęcia, robić jakieś albumy i tak dalej, też jakieś takie graficzne rzeczy mnie trochę zawsze kręciły, więc bardzo to lubię. No i bardzo lubię to, jak się właśnie ludzie otwierają, o tym już mówiłam, o dziewczynach, że są takie, czują się takie podbudowane i takie piękne i w ogóle. No ja to po prostu się rozpływam wtedy. Cudownie. Ale jakby cały czas chciałabym też podkreślać, że ja bardzo lubię robić biznes. Jakoś tak jara mnie to po prostu. Uh-huh. Gdzieś to poszukiwanie klientów, budowanie swojej marki, praca nad tym. Więc jakby właśnie często też widzę, że ludzie czasami wychodzą z takiego założenia, że o, lubię robić zdjęcia, to na pewno będę miała klientów i tak dalej, i tak dalej. No niestety jakby to jest fajny pierwszy krok, ale trzeba pomyśleć o tym, że jest miliard obowiązków innych niż robienie zdjęć, to jest zaledwie jakiś tam procent i trzeba robić dużo innych rzeczy, trzeba dobrze się wycenić, tak żeby starczyło na wszystko. A później wiadomo, jak się te ceny podnosi, to się trafia na innego klienta, trzeba się nauczyć go inaczej obsługiwać i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale to dla mnie to jest bardzo fascynujące. Jakoś tak. No właśnie, myślę, że na początku właśnie prowadzenia swojego biznesu, ostatnio gdzieś usłyszałam właśnie takie fajne zdanie, że często zaczynamy biznes z nadzieją na to, że w końcu będziemy mogły robić to, co kochamy, po czym się okazuje, że na początku to jest tylko taki mały procent, bo musimy robić mnóstwo rzeczy, o których wcześniej tak naprawdę w ogóle nie robiłyśmy. I to mnie tak bardzo jakby dotknęło, bo mówię, Boże, to jest no sama prawda, tak? Bo rzeczywiście na początku tak to wygląda, że właśnie trzeba szukać klientów, trzeba zająć się budowaniem swojej marki, marketingiem, postawieniem strony, obsługą WordPressa, milionem jeszcze innych rzeczy. Zarabiasz jeszcze więcej i być może potrzebujesz jakiegoś pracownika, to jeszcze tym się musisz zająć, tak? No, zgadzam się. Dokładnie, czyli jak ktoś rzeczywiście fascynuje się też jakby prowadzeniem biznesu, bo musimy też, jakby ważne jest, żeby powiedzieć to, żeby nawet jak ktoś już znalazł tą jakąś swoją pasję, to nie znaczy też, że prowadzenie swojej działalności, budowanie jakby swojej marki też będzie dla każdego, tak? Bo są też właśnie czynniki, które na to wpływają, no i które też trzeba właśnie wziąć pod uwagę i się zastanowić. Dokładnie tak. Ja na przykład dużo pracy do mnie wymaga poradzenia sobie ze stresem, bo jednak jestem osobą, która się mocno przejmuje różnymi rzeczami, teraz już jest lepiej, ale jednak własna firma to jest ogromna odpowiedzialność, no w jakimkolwiek zawodzie, jakby są rzeczy, które to rekompensują i tak dalej, ale no wiadomo, trzeba się tym jarać po prostu, to znosić, że nie ma czegoś takiego, że trzasnę drzwiami i koniec, po prostu nara elo, jadę sobie na weekend. Chociaż czasem by się chciało spakować i wyjechać na jakąś wyspę. Dokładnie, gdzieś tam zawsze się wydarzy jakiś kryzys, przez który nie można spać, więc jakby trzeba po prostu lubić robić biznes.
Dokładnie. Na swoim blogu też piszesz, że właśnie twoją misją jest to, żeby też pomóc ludziom odnaleźć to, co gdzieś dla nich jest pasją, tak? Żeby robili rzeczywiście to, co przynosi im spełnienie. Jakie są według ciebie może takie rady dla osób, które właśnie gdzieś tam jeszcze siebie szukają? Interesować się wieloma rzeczami. Żeby się po prostu nie zamykać na jakąś tam jedną rzecz i też nie dramatyzować, że ojeju, ja mam pracę jedną i koniecznie muszę w niej być, bo mi po prostu, nie wiem, zabraknie na coś. Jak zabraknie, to zarobisz. Ja czasami widziałam, że gdzieś tam jak miałam już tę decyzję podjętą i wiedziałam, że muszę sobie poradzić, to po prostu siedziałam po nie wiem ile godzin, bo wiedziałam, że muszę na siebie zarobić. Więc to też jest trochę motywator, ale wiem, że też nie każdy tak reaguje. To czekaj, muszę się chwileczkę jeszcze zastanowić. Żeby się nie bać, to chyba jest takie najważniejsze. Nie bać się takich decyzji, nie wiem, żeby nawet zmienić pracę. Nie tyle, że rzucić się teraz zakładać swój biznes, ale spotkałam bardzo wiele osób turbo inteligentnych, mądrych, ogarniętych życiowo, przynajmniej takie zawsze postrzegałam, no są takie, i które żaliły mi się, że nie wiem, że nie lubią swojej pracy, że może coś by ten. No to rzuć tu pracę, no po prostu, no Boże Święty, no co to jest w ogóle za problem. Ale jakby zapominam o tym, że nie wszyscy tak podejmują decyzje, tak jak ja, raptus, że ja tu po prostu już najchętniej już bym wszystko rzuciła, koniec i będę sobie coś tam myśleć w trakcie, co też jakby nie jest w końcu dobre. Ale właśnie boją się, mówią, że a w sumie to mi nie jest tak do końca źle, w sumie to się jeszcze mogę przymęczyć, coś tam. Człowieku, no po prostu życie ci leci w ogóle między palcami. Więc to, ale to jest, trzeba trochę wiedzieć, jakby w którą stronę pójść. A jeśli ktoś tego nie wie, no to po prostu niech robi dużo rzeczy. To tak nie przywiązując się nawet zbytnio, nie wiem, spróbuję poprojektować, nie, no to może coś innego, spróbuję popisać, jeśli nie wyjdzie, to coś tam innego, żeby jednak być cały czas otwarty na takie bodźce, bo tak naprawdę to nie wiadomo, kiedy nas ten piorun strzeli tak naprawdę. Ja też w życiu bym nie pomyślała, że ja nie wiem, gdzieś tam będę zdjęcia komuś robić, jeszcze tym bardziej za pieniądze. Ja, kiedy siedziałam po nocach, kleiłam makiety, to nie w głowie mi były jakieś fotografie. Także trzeba być po prostu mega otwartym. Poznawać dużo różnych ludzi, którzy mogą nas na to otworzyć, bo czasami jak się zamykamy w tym swoim kręgu ludzi, którzy robią to samo, to nie mamy szansy jakby wyjść gdzieś tam dalej. Kiedyś przeczytałam fajne powiedzenie, że jesteś wypadkową 5 najbliższych osób, które ciebie otaczają. No i jeśli wszyscy zajmują się tym samym, no to mamy marne szanse na to, żeby spróbować czegoś innego i jakoś się dowiedzieć czegoś innego. No nieprzypadkowo ja pozmieniałam swoje życie będąc tutaj w Warszawie, gdzie musiałam jakby poznać nowych ludzi, poznać nowych znajomych, wszystko zacząć od nowa i tak dalej. Gdzieś tam zaczęłam poznawać tych ludzi, którzy się zajmują takimi różnymi rzeczami, innymi niż ja robiłam. Jakimś blogowaniem, albo nie wiem, robiąc zdjęcia, że coś tam takiego. Także to jest mega otwierające. Dokładnie, to otoczenie i właśnie poznawanie tych historii, stąd też te wywiady, bo właśnie też wychodzę z założenia, że jeśli właśnie otaczamy się ludźmi, którzy no właśnie albo robią to samo co my i nie poznajemy właśnie tych ludzi, którzy być może mają zupełnie inne życie, tak? Zupełnie inny tryb, czy może właśnie podróżują, czy praca jest ich pasją, a może jeszcze coś innego robią, no to też nie mamy takiego przykładu, tylko właśnie jesteśmy tak zamknięci w tym swoim schemacie. Właśnie u mnie też dosyć mocno powiązało się blogowanie z fotografią, w sensie z tym moim fotograficznym początkiem, bo dzięki blogowi poznałam mnóstwo teraz już osób, blogowi, Instagramowi i tak dalej. Teraz to już są naprawdę duże ilości i ja zawsze byłam zafascynowana tymi ludźmi, że oni robią jakieś ciekawe rzeczy, że oni, nie wiem, mają swoje firmy, że gdzieś tam ktoś, nie wiem, ktoś jest grafikiem, ktoś coś tam pisze, ktoś robi jeszcze coś innego i ja po prostu pałałam taką ciekawością do tych ludzi, żeby tych wszystkich ludzi poznać, że normalnie sama czasami pisałam, ej, słuchaj, wiesz co, może gdzieś tam się umówimy na jakąś kawę, czy coś tam, może ja ci zrobię jakieś zdjęcia przy okazji, jeśli jakoś poznamy i tak dalej. Więc to też było tak dosyć, wiesz, mocno skorelowane. A ja jakby to robiłam dosyć bezinteresownie, ale jednak te osoby, no, wiedziały, że zrobiłam im zdjęcie, że zrobiłam im ładne zdjęcie, gdzieś tam mnie poleciły i tak dalej. I to później jakby zaczęło do mnie gdzieś tam wracać. Więc nie wiem, czy to na temat powiedziałam, ale tak mi przyszło do głowy. Tak, myślę, że właśnie to otaczanie się tymi ludźmi jest jak najbardziej, jest mega ważne. No i też to, co powiedziałaś właśnie, żeby się nie bać, bo tak jak właśnie to jest to, co ty powiedziałaś, tak, że
studiowałaś w danym kierunku, później jeszcze poszłaś do pracy też, który był związany z tym kierunkiem, no więc teoretycznie można było powiedzieć, że już do końca życia teoretycznie powinnaś już to robić, no bo ileś tam lat, powiedzmy, zmarnowane, tak? Można też tak na to spojrzeć, też wiadomo, że na pewno ci to też dużo nauczyło i ludzie i doświadczenie, tak. Wszystkim zmarnowanym latom jestem w tym miejscu, gdzie jestem, bo może by mnie to nie Dokładnie. Było. Dokładnie, więc też właśnie takie to, żeby nie bać się tej zmiany, żeby słuchać rzeczywiście siebie, tego swojego przeczucia w ciele zazwyczaj i tego, jakie tam wskazówki dostajemy i chociaż zrobić ten pierwszy krok, tak? Czyli tak jak mówisz, albo nie rzucić tą pracę, ale chociaż zacząć próbować jakichś tam nowych rzeczy i patrzeć, co nas zaczyna fascynować. Dokładnie tak. Właśnie na przykład jeszcze tak może podam przykład swojej siostry w ogóle, bo to też jest dosyć ciekawe. Ona też tak w sumie nigdy, też właśnie była w szkole muzycznej, też tak była dosyć dobra i też tak nie wiedziała za bardzo, w którą stronę uderzyć. Od zawsze ją interesowało środowisko. I to był taki temat, który gdzieś tam się zawsze jakoś tak przywijał. Ona w sumie najwięcej na ten temat wiedziała, o jakimś zanieczyszczeniu, o smogu i tak dalej, w domu w ogóle wszystkich wykształciła w tym temacie. I tak też pamiętam takie rozmowy z nią, że ona to w sumie nie wie, co ona by chciała w życiu robić, że tak jakoś ją trochę to tak, może nie dołuje, ale jednak to tak, wiesz, gdzieś tam ubiera, że jednak chciałabyś mieć taką do czegoś pasję i tak dalej. A fajnie się teraz złożyło, bo nie wiem, na przykład poszła na budownictwo zrównoważone, I możliwe, że gdzieś tam, bo studiowała budownictwo i teraz wybrała specjalizację budownictwo zrównoważone. I to też jest coś fajnego, co nie jest może, nie jest kimś, kto się przywiązuje do drzewa, prawda, bo tak sobie można wyobrażać, jeśli ktoś kocha środowisko, to nie wiem, że jest kimś freakiem, ale odnalazła właśnie w takich praktycznych rzeczach taki kierunek, który jest bardzo zgodny z nią. Jednak dzięki później na przykład, nie wiem, projektowaniu zrównoważonemu będzie mogła projektować budynki, które są bardziej przyjazne środowisku, bardziej energooszczędne, ekologiczne i tak dalej. Więc jakby nigdy nie wiesz, co ci się w ogóle przyda. Jakby to, że nie wiem, interesujesz się środowiskiem, że ci to gdzieś jakoś tak gdzieś doprowadzi, to jest takie czasami, nie wiem, czasami ciebie coś po prostu oświeci, że ojej, ja robię zdjęcia, więc w sumie może tobie zrobić zdjęcia i to tak się później jakoś tak toczy. Dokładnie. No to jest to, co ja często właśnie podkreślam, żeby kierować się tą intuicją, bo ona w jakiś sposób już wie, jak to się potoczy i my nie musimy znać tego planu już po prostu na 10 lat w przód, tak? Tylko właśnie tak jak mówisz, dobra, zrobimy jeden krok w tą stronę, poznamy odpowiednią osobę i nagle się okazuje, że okej, jest jakiś nowy pomysł właśnie, albo pomysł na siebie, albo na jakiś nowy projekt. No zresztą przecież ja lubię w ogóle słowo intuicja. Bo to jest przecież zbiór, jakby decyzje podejmowane na podstawie jakby zbioru doświadczeń naszych życiowych. Te najbardziej spontaniczne decyzje są najczęściej najlepsze właśnie dlatego, że one uderzają prosto z tych naszych jakby potrzeb i jakichś tam doświadczeń. Później jak kminimy za bardzo, to często kminimy na... Dokładnie, rozpisujemy wszystkie za i przeciw, to jest chyba najgorszy sposób podejmowania decyzji. Tak, to można się bardzo pogubić. Tak, dokładnie. Także jak gdzieś coś tam uwiera, mierzi, albo gdzieś tam czujemy, że coś jest spoko, to jednak warto za tym pójść, bo możliwe, że to jest po prostu takie prawdziwe, takie od nas po prostu. Dokładnie. To jak już jesteśmy przy temacie intuicji, to powiedz mi, jak często zarówno w pracy, jak i w życiu kierujesz się intuicją? W jakich sytuacjach być może ta intuicja ci najbardziej pomaga? Wiesz co, chyba zawsze. Ja jestem osobą, która reaguje od razu. Czasami to jest komiczne, ale naprawdę nie wiem, czasami gdzieś przeczytam jakiegoś jednego maila i już wiem, że z tego mogło być kłopoty. Ale to znaczy ważne, to reagowanie na ten impuls, tak? Bo to właśnie zawsze ta intuicja działa pod wpływem impulsu i my czasem mamy jakiś impuls, jakąś taką chęć do działania. I poświęcimy, wystarczy, że poczekamy po prostu kilka minut i już mamy pełno wątpliwości, obaw, pytań i tego działania nie podejmujemy po prostu. Tak. No, wielu gdzieś tam współprac uniknęłam, znaczy może nie uniknęłam. Często jakby kiedy lekceważyłam gdzieś tam tą swoją intuicję i ona gdzieś tam mówiła, no tutaj coś śmierdzi, chyba to nie będzie jakieś spoko. No to powiem ci, że później wychodziło tak, że się męczyłam z jakimś zleceniem przez kilka miesięcy, powinnam to zrobić w 2 dni. Także w sensie jakby
To wynikało z tego, że po prostu gdzieś ktoś napisał takiego maila, co mi powinno sugerować, że z tą osobą mogą być kłopoty. Ja to zignorowałam, bo chciałam zrobić zlecenie. Tak wiesz, i tak się później ciągnie. Więc tylko powiem ci, że ja czasami na przykład dużo fajnych projektów robię, ale czasami za szybko się na nie zgadzam w takim sensie, że nie do końca jakby się zastanawiam, czy mam czas na to. Więc jakby wychodzą z tego później super rzeczy, ale ty jednak muszę dużo czasu na to poświęcać. Więc no jakoś tak, nie wiem, tak, jeśli emocjonalnie dobrze na coś zareaguję, to też raczej za tym idę. A jeśli ktoś mi mówi, że nie powinnam, to czasami jednak próbuję na własnej skórze się przekonać, czy oby na pewno. Czy oby na pewno, dokładnie. Dać szansę temu światu, bo przecież jest bardzo dobry i na pewno jest dla mnie dobrze. No ale wiesz. Różnie bywa, ale trzeba się przekonać na sobie. Ale to są zawsze jakieś lekcje później do wyciągnięcia. Dokładnie, ale fajnie właśnie, że powiedziałaś też o tym, bo że właśnie intuicji też można ją wykorzystać właśnie przy prowadzeniu swojego biznesu, przy szukaniu zleceń, przy tym właśnie, czy czasem zmarnujemy właśnie, znaczy zmarnujemy, no nie zmarnujemy, ale rzeczywiście, że ta praca na przykład no nie będzie taka, jak powinna być, a gdzieś tam coś nam podpowiadało, ale my to często ignorujemy mimo tego, że czujemy. W ogóle, nie tylko w biznesie? Tak, tak. Aha, to ja odpowiedziałam. Nie, no to, ale nie, to chyba jest. Znaczy nie, pytałam i o zawodowe, i o prywatne, także jest. No powiem ci, że ja chyba ogólnie za dużo myślę czasami. W sensie jakby czuję, że mam gdzieś jakąś decyzję podjętą, coś mi mówi, tak, iść w to, ale ja muszę po prostu przez tydzień ten temat mielić i się nad tym zastanawiać i w ogóle sama sobie utrudniać jakieś takie podejmowanie decyzji jakiekolwiek. Więc sama po prostu, nie wiem, chcę taką rozsądną chyba grać. Ale to też jest właśnie często tak, że to, że otoczenie też od nas wymaga jakby tego, jakby uzasadnienia podjęcia naszej decyzji, tak? I na przykład dlaczego podjęłaś taką decyzję? Ja już, moi bliscy wiedzą, że ja po prostu odpowiadam intuicja, ja się wtedy nie muszę tłumaczyć, ja się dobrze czuję z tym, bo rzeczywiście jak mamy wytłumaczyć, że okej, podjęłam decyzję, no bo coś mi podpowiadało, że tak powinno być, no to rzeczywiście to nie ma sensu, no bo nie potrafimy tego logicznie wytłumaczyć i chyba to jest też taki powód, dla którego tak przekładamy to, żeby, dobra, może znajdę jakiś logiczny powód, żeby chociaż siebie i innych uświadomić w tym, że ta decyzja jest tą właściwą. Tak, ale powiem ci, że często odpowiadam w sumie, bo tak poczułam. Więc jakby gdzieś, o właśnie, teraz mi się przypomina, że, a to od zawsze miałam takiego nosa, tylko że właśnie nie wiem, czy to z czego to wynika, ale że miałam zawsze nosa do ludzi, że jednak bardzo szybko potrafiłam wyczuć, czy ktoś jest takim szczerym człowiekiem i tak dalej, czy gdzieś ta znajomość może coś wyniknąć z tego takiego nie do końca halo. I powiem ci, że w ogromnej większości przypadków się to sprawdza. I też to też fajnie poprowadziło mnie do wielu fajnych znajomości, bo miałam taki czas też właśnie w tamtym roku, że no gdzieś tam ludzie sobie poszli, się parę znajomości rozpadło i tak dalej, i tak dalej. No i byłam z rozpaczonym człowiekiem, który musiał po prostu zbudować sobie znajomości od nowa. I na przykład właśnie takie spontaniczne, intuicyjne działanie pozwoliło mi jakby poznać naprawdę fajnych ludzi. Bo na przykład nie miałam oporów przed tym, jeżeli gdzieś tam oglądałam kogoś na Instagramie, czy na jakimś blogu, czy coś tam, i ktoś wzbudził jakieś takie we mnie, jakieś takie zaufanie, jakąś taką chęć, to ja w ogóle nie czekając pisałam, hej, słuchaj, może umówimy się na jakąś kawkę, coś tam, bo tutaj fajne. I zawsze, po prostu za każdym razem, kiedy ja się zwracałam z takiego człowieka, okazywało się, że jest po prostu turbo fajny, że w ogóle są mega fajne znajomości, ale to właśnie był taki, wiesz, jeden przebłysk i dobrze było, że ja się wtedy nie zastanawiałam, ojej, czy mi wypada napisać. No po prostu, no Boże Święty, no jakby się ktoś nie zgodził, to by się nie zgodził, no jakby ma prawo też, prawda? Dokładnie, nie mamy nic do stracenia, ale dało mi to do myślenia, bo rzeczywiście teraz tak sobie przeanalizowałam i jak też miałam taki etap w swoim życiu, że gdzieś te znajomości właśnie, no zmienił się ten krąg, no bo w momencie, kiedy my się zmieniamy, no to wiadomo, jest taka, następuje taka rotacja naszego otoczenia. To rzeczywiście tak, działanie też pod wpływem intuicji, kiedy poznajemy właśnie nowych ludzi, czy jesteśmy na jakimś spotkaniu i a dobra, podejdę do tej osoby, a dobra, napiszę i rzeczywiście z tego później fajne znajomości wychodzą.
te najbardziej takie spontaniczne decyzje, nad którymi się nie zastanawiamy, no to często są właśnie bardzo dobre, no bo są intuicyjne. Uważam, że intuicja jest naprawdę mądrym czymś. Dokładnie. Dobrze, no to powiedz mi na koniec, powiedz nam na koniec jeszcze, gdzie osoby, które chciałyby poobserwować to, co robisz, zobaczyć Twoje zdjęcia, Twoją pracę, poczytać wpisy na blogu, gdzie mogą Cię znaleźć? Dobra, teraz lista. Tak. Nie, no żartuję. No tak, bloga piszę na aniaulanicka.pl, tam rozkminiam troszeczkę o fotografii, o życiu, jakieś tam swoje mądre rozkminki wrzucam. A jeśli ktoś chce zobaczyć moje portfolio, to studioulanicka.com i tam są głównie zdjęcia z moich realizacji. No i oczywiście Instagram Ania Ulanicka, to jest miejsce chyba takie najbardziej spontaniczne i najwięcej mnie tam. Dobrze, no to dziękuję Ci w takim razie bardzo za cudowny wywiad. Wierzę, że to będzie właśnie inspiracją na pewno dla niejednej osoby, pokazaniem tego, że gdzieś tam poza ten schemat można wyjść, mimo tego, że na początku nie zawsze jest łatwo, to warto, bo przynosi to niesamowite spełnienie. Dokładnie tak.